Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. O nich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. To czytamy w Ewangelii świętego Marka. Dzisiaj w niedzielę Jezus słowami tej Ewangelii pyta każdego z nas: a wy za kogo mnie uważacie? Nie pyta, co o nim słyszeliśmy, czego nas nauczono na katechezie, co o nim kiedyś myśleliśmy. Pyta o nasze teraz. Teraz za kogo go uważamy? Jak pytał uczniów. W naszym teraz, w naszym teraz drogi wiary, trzeba byśmy zobaczyli, gdzie jesteśmy w tej relacji z Panem. Piotr jest tym, co jasno widzi, kim jest Jezus, jego mistrz. Jest oddany Panu, ale wiemy, że niestety upadł bardzo nisko w tej relacji z Panem. Dopuścił się właściwie trzech grzechów wobec swojego mistrza. Może też i dlatego trzy razy się go zaparł. Po pierwsze, buntował się na zapowiedź jego męki. Po drugie, zuchwale był pewien tego, że wytrwa przy Jezusie. I po trzecie, przypisywał sobie wiarę mocniejszą od innych. To on zapewniał Jezusa, że choćby wszyscy go opuścili, że choćby wszyscy się go zaparli, on przy nim wytrwa. Potrzebował pokory i nauczył się jej dzięki Jezusowi. Pan nie skreślił Piotra, nie odrzucił go na zawsze. Dał mu szansę, by zrozumiał moc miłości ukrzyżowanej. To wszystko jest łaską Pana, który pragnie naszej bliskości i zawierzenia się Jego miłości. Starajmy się być Bogu poddani, bez żadnych zastrzeżeń. Różaniec może nam w tym pomóc. Przez rozważanie tajemnic Chrystusa pozwalamy, by On żył w nas. Maryja jest tą, która przychodzi do nas razem z Jezusem. Bolesna Matka, Matka pełna miłości wobec Tego, który jest z nami, który jest miłością ukrzyżowaną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.